Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrałem w Arx Fatalis. Po wejściu do tej jaskini, jak widzicie, jak usłyszeliście, dostaliśmy dziwny komunikat, a jakoś dziwny głos przemówił do nas, że żebyśmy do niego przybyli, bo on nas potrzebuje. I ogólnie, what the fuck? Ktoś do mnie gada przez ściany. Głuchy telefon, nie ta dzielnia. Idziemy do tego Arx, do króla, powiemy, że wszystko wykonaliśmy. Ale najbardziej chciałbym kupić ten prezent dla mojego przyjaciela trolla. Cudownie, jak wiadomo, Ragnar kocha się z trollami. Wszystkimi trollami. Wszystkie trolle są moje. Po prostu. Dodatkowo chciałbym też poganiać jeszcze po znaleźć ten sklep z magią i może nawet sprzedać klejnoty. Byłoby ciekawe. Może tu już jest otwarte cokolwiek? Świetnie. Kobieto, czy ty chcesz ode mnie kupić moje klejnoty? Nie chcesz moich klejnotów? Dlaczego ty nie chcesz moich klejnotów? To jest nie fair. Masz moją magię. Ja chcę twoje klejnoty. Ty chcesz moje klejnoty, ale nie chcesz się przyznać do tego. To coś jest. Ale nie chcę mnie wpuścić. Jeszcze raz tutaj zobaczymy. Też nie. Nie mam pojęcia, później będę musiał poszukać kogoś, kto będzie chciał kupić ode mnie te klejnoty, bo jeżeli one się okażą bezwartościowe, to what the fuck. To nie jest fajny pomysł. O, świetnie, może ty kupisz? Come and visit my shop during working hours. Anyway. Come and visit my shop during working hours. Mhm. To nie jest twój sklep? No chyba najwyraźniej nie. Pójdziemy sobie tędy. Idziemy teraz prosto do króla. Powinien być zadowolony z naszego zadania, z wykonania zadania. Jeszcze tylko jedne drzwi. I zwiedzimy troszkę ten zamek. Jeszcze tam po bokach sobie połazimy. We need more information about the earthquakes. It's getting more and more troubling. Minor tremors have always been a part of life in Arx, but there's no denying that they've become more frequent of late. I suspect that the energy channel created by Akbar's worshippers must disturb the natural order. It must stop. And soon. Do you think there's danger of a general collapse? If this were the case, our order would have discovered it. The real danger at the moment is Akbar. Be vigilant, both of you. And warn me the minute you have news. To co widzieliście, to wężowe coś, to jest jeden z ras zamieszkujących ten świat. I dziękuję ponownie. Amshigar, skarb został usunięty. Założyłeś na okej, a coś się zacięło chyba. Odblokowało się. We have discovered signs that another ritual has taken place. That's the third one in less than a week. Where this time? Just by the air duct, Your Majesty. Do you think this could be connected with the Fallon Orboplanik's murder? Probably. I'll get my new friend to look into it. Thank you, Kalo. You may go. Very good, sire. Well then, what do you think of this? I suggest you investigate this shady sect, who I am almost sure have executed Fallon Orboplanik's, our old astronomer. I need someone who is not known as an agent of the king. A fearless man. Will you serve me in this role? This is all somewhat confusing, Your Majesty. But I could certainly look into it. I know you will not disappoint me. You will be free to question any of my people in your investigations. Guards, give this man free rein of the castle's private quarters. In addition, dear Amshigar, here is the key to one of my royal chambers. It is now yours. Please. Zajebiście, dostać mi własny pokój. That is a most kind gesture.
Don't mention it. We shall hold a council meeting as soon as you bring back news of these disturbing events. Bomba. O, i level up! Świetnie. Fiksy graficzne, nie chciałbym nie widzieć. To sobie levelujemy i mamy tak. Plus jeden do inteligencji możemy jeszcze dodać. I tak też będziemy dodawać cały czas do inteligencji. Teraz podniesiemy to sobie do 81. A także podniesiemy sobie tutaj do 41. Plus ochrona. To określa twoją wartość, przygotowane bla bla bla, zbroje, obrażenia, jakie mógłbyś otrzymać w walce, to mnie nie interesuje. I myślę, że moglibyśmy sobie podnieść też po raz kolejny walkę wręcz, żeby używać lepszych rzeczy. No, myślę, że to jest całkiem spoko. Możemy jakieś nowe zaklęcia użyć? Cokolwiek? Nie. Potrzebny nam pewnie więcej run. Mamy bardzo mało run. Odwiedzimy sobie teraz ten sklep z runami. Ewentualnie, wiecie co, sprawdźmy, czy faktycznie dostaliśmy klucz. Przypiąłbym go sobie do reszty moich kluczy. Świetnie. A też się nie gubisz, stary, w tym, co jest tam przypięte. Co to jest? Siedziba Felenora. Okej. Okay. Już mi z tym, zabierz mi to. Zabieraj. Dziękuję. Teraz przynajmniej nie będą nas atakować. Drzwi. Czy to jest przypadkiem ten moje? Nope. Siedziba co? Falarana jakiegoś. Falarana coś? Coś tam bleh. Tutaj. Sobie. Do not know. Też nie. Tak wszystko było zamknięte, nawet jakbyśmy weszli tutaj wcześniej. Żeby to był mój pokój? Nope. Muszę znaleźć swój pokój. Lord Landshire. Spoko. To może jego pokój jest mój? Nope. Stało jeszcze tylko parę drzwi. Oh yeah, to chyba jest mój pokój. A cóż to jest? Lol. A, włącznik światła, zajebiście. Chyba, że nie. Są drzwi, magia, drzwi, tajemnice i tak dalej. Tutaj mamy teleport, dobrze wiedzieć. W sumie jeszcze nie mamy run, żeby go odblokować. Potrzebujemy słów mocy. Możemy się zamknąć w środku nawet. Zajebiste. Dobra, na razie wychodzimy stąd. Wiemy, że fajnie wiedzieć, że tu jest teleport. Ta wiedza mi się przyda. Siedziba Amshigar, wreszcie. Nawet ładnie nazwali. Mój kluczyk, mój dom, moje włości. A jak? Mamy tutaj plecak, w którym jest coś ciekawego? Mogę go użyć? Mogę. Świetnie. Dodatkowy ekwipunek, zajebiście. To się bardzo przyda. Co jeszcze dostaliśmy? Mięsio! Możemy zabrać wszystko. Pieczona ryba, przynajmniej upiekli, zamiast dać surową. A w takim razie, to sobie jeszcze weźmiemy w takim razie więcej żywności. I ja bym sobie tutaj podkładał ludziska. Takie rzeczy jak właśnie klejnoty, diamenty. Albo nie. Zabieramy je. Tutaj natomiast odłożymy sobie coś. Pierśnie regeneracji, nope. Teraz to wypadałoby znaleźć coś, jakiegoś kupca, który odkupi ode mnie klejnoty. Byłoby bardzo fajnie. Dobra, zamknąć to. Nikt nie wchodzi do mojego pokoju. Tu jest jeszcze coś. Również, nie? Okej, idziemy teraz zwiedzić resztę zamku. Skoro dzięki za pokój, fajny, plecak się przyda. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym sprzedać, kupić książki. Wiem, że od tego węża chyba można kupować te książki, co tu jest. Pokój konsularny. Wszystko pozamykane w tym zamku. Save all. Hej. Hello. Hello. Również się witam. Tu jest otwarte. I tu jest kuchnia. Dobrze wiedzieć. Wiem już, gdzie wpadać na wyżerkę. Cześć, kobieto. Jesteś tu całkiem sama. Kawałek drewna. Nie interesuje mnie to. Dobra. Wiem, że tu jest kuchnia. Tutaj przyjdziemy po zapasy. Ewentualnie jak w nocy zgłodnieje. Jak lunatykuje, to zawsze do kuchni.
Ujdziemy teraz tędy. I... O mój Boże, co tu się dzieje? Jakieś dziwne korytarze ciasne. Cała masa dziwnych, ciasnych korytarzy. Czemu tak zakręca wszystko? Dokąd to prowadzi? OMG, to do jakiegoś lochu prowadzi. Okej. Okay. Coś tu może ciekawego jest? Jest wychodek, jest żarcie. Nie. Tutaj nic ciekawego nie ma, ale... możemy tutaj... A mogę wytrychem? Nie, nie możesz. No dobra, muszę zapamiętać, że tu jest coś dziwnego. Tu też są drzwi. Prawdopodobnie pokój przesłuchań, ewentualnie coś w tym rodzaju. Sale tortur, cierpienie, śmierć, wyrywanie paznokci itd. Na pewno. Jestem tego pewien, że tam coś takiego jest. Okej, okay. Z tej strony nie było w zasadzie nic ciekawego. Oprócz kuchni, gdzie wyżerka darmowa czai się na nas. Znaczy ja czaję się na nią. A jeszcze sprawdźmy tą drugą stronę. Gdzie jest ten cholerny wąż? Z biblioteką. Co to jest? Okej, tu śpicie. Śpicie i gadacie przez sen, panowie. Tu jest jakiś hełm. Rzucanie czarów minus 3%, nie? Odpada. Chyba najwidoczniej jest jakaś pora... No już, już! Cicho, cicho, cicho. Cały czas gadacie, żeby być cicho. Co mamy tutaj? wentylacja i... Rytualna kura zarżnięta. Czy ja mam prawa... o to im chodziło. O tym rytuarze mówią. To jest znak Arx Fatalis właśnie. Przeznaczenie Arx. Dobrze wiedzieć. Muszę przesłuchać dokładnie wszystkich ludzi w tym zamku w takim razie. Nie myślałem, że to jest gdzieś w mieście, ewentualnie gdzieś będzie trzeba iść. To dobrze, że się dowiedzieliśmy przynajmniej tego. Co jest tutaj? Biblioteka i laboratoria. To może być coś ciekawego dla nas. O, wężu, cześć! Coś w rodzaju nagi. Widzę, że zajmujesz się zaklęciami. Książka. Zakon napisany przez tego. Nope, nope, nope. Szukam. Wouldn't you have drawn this pentagram in blood? Anyone who knows anything about the magic arts would know that this symbol protects us from the demon. Since our astronomer Fallon Orbiplanix was murdered, I can feel that something evil is hanging over the whole of Arx. And what about these rituals? Who killed Orbiplanix? Darkness pours from these rituals. The death of Fallon Orbiplanix has all the signs of black magic and its evil practices. Fallon was a good man, righteous and steadfast. I suppose he found out the truth about who is carrying out these rituals. No dobra. Chciałbym też znaleźć jakąś książkę z tymi obrazkami, może tutaj będzie, powinno być. Historia Arx napisana przez nie... Przez niego. W ogóle kojarzysz taką postać jak Cassiopeia? Znacie się może? Coś tam? Wow! O kobieto, jak ty suniesz! Jakie masz obrzęśne palce, ja pierdzielę. Może i twarz masz ładną, ale... Królestwo Arx, nope. Rasy Arx, nope. Wielkie wynalazki Arx, nope. Nie ma jakiś przewodnik kulturowy, kulturoznawstwo. Poznaj swoich bogów i demonów, napisane przez teologę. What the fuck?
Agba. Zrodził się na Koltik. Koltk, bóg zła. Nazywany bogiem zniszczenia po tym, jak całkowicie zniszczył Koltk. Początkowo był uwielbiany przez swoich wyznawców za udzieloną im pomoc w wojnach i konfliktach. To wiemy, kim już w takim razie jest Agba, o którym mówiono podczas narady, że Agba jest teraz prawdziwym zagrożeniem. Fajnie, ciekawe. Nie to chciałem. Książka, potrzebuję książki z obrazkami do kobiety, dobra. Też nie, no. O, dawni bogowie napisane przez Abularatia. Gildia podróżników napisana przez mędrca Dormona. Patrzmy to. Nie, to aż nas nie interesuje. Czy w takim razie masz tu jakieś... I come in search of a book which contains pictures of the outside world. This is the book you're looking for. Take it. It's yours. Zajebiście. Dzięki, wężowe dupsko. Mamy książkę w takim razie. Otrzymano przedmiot. Pokaż mi ją. Gdzie ona jest? Goddammit. A, tu jest. Krajobrazy powierzchni. Aha, nie możemy jej oglądać. No dobra, ale przynajmniej mamy ją. Świetnie. Będziemy mogli wykonać ten quest. Jestem w niebie. Cudownie. Co to jest? Świeci się i rusza. Blob. Oglądaliście jakiś taki horror jak Blob? Polecam. Ty durny jak... Ale zabawny. Rozproszkowany powój polny, zajebiście. Masz coś, co możesz powiedzieć? I am Felnor, alchemist of the kingdom, and friend of the late Fallon Orbiplanix. Who was Fallon Orbiplanix? Fallon was our astronomer. He died a few days ago. I think he was about to bring to light a terrible plan, but he never got time to say more about it. I'm investigating the rituals and the death of Fallon Orbiplanix. All I can tell you is that these two things are linked. I have here a note that Fallon gave me the day he died, in case anything happened to him. I never really understood what it meant. Maybe you will understand. Dobra, pchamy fabułę w takim razie do przodu, ładnie. Zobaczmy ten list, który dostał. To jest pewnie on. 6 stanie się 4, kiedy weźmiesz od niej pierwszą. Pierwsza pomnożona przez drugą daje ostatnią, a ostatnia pomnożona przez pierwszą daje 16. O Boże, zagadka matematyczna dla prawnika. Gorzej być nie może. Okej, sprawdźmy, co jest tutaj. I tu jest... Nie ciekawe, jak są jakieś różne rzeczy alchemiczne. Magia, mikstury napisana. A, może dżonek? No, o! Dziękuję. Czy mogę to pozabierać? Wszystko? Trucizny też weźmiemy. Mikstura leczenia, truciznę. Pustą butelkę nie chcę. Pokażcie mi magię. O, wreszcie. No zajebiście. Dużo run. Mamy teraz tak. O. Vega. Vega to chyba przestrzeń. Bizao, nie mam pojęcia, co to znaczy. Nice. Wzrok czarownicy. Wzmacnia wzrok czarodzieja. Zajebiście. Można go użyć przez połączenie... Mega. Wegi. Bizao. Zobaczmy. Sprawdźmy ten czar. Nie. Mam noktowizor wzroku. Zajebiście. Cześć. I see everything now. Jaki odjazd. Dobra, kolejne zaklęcia. Zobaczmy. Okej, już wyłącz mi to, proszę. O, fajnie, mogę dezaktywować to, te czary.
Następnie mamy 9-poziomowe zaklęcie, spopielenie. Rzuca falę gorąca, spopielającą wszystko, co znajduje się przed czarującym. Ho, 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 ho. Dobra, mamy do wykorzystania to. A chyba nie mamy run wszystkich. Omega Jok. A Omega Jok, coś takiego to będzie? Nie wiem. Robimy save'a jakby co? Jok miało być. Dobra. No. Coś dziwnego mi się stało. Chyba nie mam tej runy jeszcze. To jest za runa. Chyba nie jest to, bo... Nie mam takiego wzoru, bo... Fila. Omega Jok. Omega Jok? Nie, no to nie może być to. O, chyba nie mam jeszcze tej runy. Mam wysoką inteligencję, po prostu poznaliśmy to, ale runy jeszcze chyba nie ma. Okej, tutaj przeprowadziliśmy śledztwo, pójdziemy dalej. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. Dowiedzieliśmy się, że koleś, który został zamordowany, był astronomem. I był bliski odkrycia czegoś. Czegoś złowrogiego, jakiegoś spisku itd. I chyba... Ło, cześć, co tu robisz w pokoju mojego przyjaciela, dawnego astronoma? Jestem nowym astronomem. Byłem asystentem poor Fallon Orba Planix, i since his death, I do my best to look after the observatory. Mhm, czyli jesteś pomocnikiem, jesteś nowym astronomem, tak? Pomagałeś staremu. A mogę ci dać ten papier? Nie. Okej, więc tu jest astronomowie są. Wow, nawet sople faktycznie są zrobione sople, że zimno na zewnątrz. Okej, ludzka, tak czy siak, tutaj zakończymy odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych. Mam nadzieję, że fabuła jest, jak i sama gra wam się podoba. Dzięki, hejka!